Cześć, jestem Marta, a Wy jesteście na kanale Healthy Lifestyle. Dziś będę nagrywać 3 albo 2, jeszcze zobaczę co mi z tego wyjdzie, takie bardziej spokojne filmy, pogadankowe. I dziś chciałabym się skupić na tym, dlaczego nie współpracuję już z marką Contigo i o tym, jak ogólnie cała ta współpraca przebiegała. Żuję gumę, bo boję się, że przykleiła mi się gdzieś szminka, jak żuję gumę, to gdzieś tam to ściągam. Także gdybym Was irytowała, to bardzo przepraszam, chociaż staram się robić to tak, żebyście tego nie widzieli i żebyście nie słyszeli tego mlaskania, bo ja bardzo nie lubię, jak ktoś mlaszcze. Teraz jeszcze tak, słowem wstępu, mamy tutaj na początku ogłoszenia parafialne. Bardzo chciałabym Was przeprosić za jakość w tych filmikach z łazienki, bo światło padało tak, że zrobiło mi podkrążone oczy. Tam na początku gdzieś tam w programie troszeczkę źle ustawiłam dźwięk i coś tam rzęziło. I no nie chciałam, żeby to tak wyglądało, ale trudno. No miałam tego dnia akurat ograniczony czas i ograniczone warunki, ponieważ piętro niżej pracował mój narzeczony, który też potrzebował ciszy, on pracuje z klientem, więc no ja nie chciałam zagłuszać tego, co on tam robi, no i wyszło jak wyszło. Także przepraszam jeszcze raz, a teraz może przejdziemy już do tematu tego filmu, czyli do opowiadania o tym, jak przebiegła mi współpraca z Contigo. Jak wiecie, bo od samego początku wstawiam filmiki na YouTubie właśnie z tej współpracy mojej z Contigo. Ja gdzieś tak od kwietnia maja zeszłego roku, czyli 21, zaczęłam współpracę z Contigo i polegało to, znaczy i zaczęło się to w zasadzie tak, że napisała do mnie pani z agencji, która obsługuje Contigo i zaproponowała, że tam właśnie Contigo jest zainteresowane współpracą ze mną na takich i takich zasadach. Na Facebooku była utworzona, cały czas jest, tylko ja się już z niej usunęłam, grupa, w której właśnie będzie się zrzeszać miłośniczki Contigo, no i tam mamy wstawiać recenzje, tylko na tej grupie. Recenzje, jakieś polecajki, zadawać sobie pytania, to ma być taka grupa wsparcia i fajnie by było, jakbyśmy zaprosiły do tego też koleżanki, ale po prostu też ogólnie kogoś w social mediach, jakbyśmy zaprosiły, to też byłoby super. Nie wiem konkretnie, ile osób było powołanych, zwerbowanych, o tego słowa mi brakowało, przez te agencje, ale na grupie na samym początku było około 120-150 osób, już dokładnie nie pamiętam, i atmosfera była świetna. I my miałyśmy, na grupie były takie zasady, że najbardziej aktywne, na sam początek w ogóle dostałyśmy box taki z Contigo, który Contigo sobie tworzy tam w różnych wersjach. Podlinkuję Wam stronę, to sobie będziecie mogli sprawdzić. Miałyśmy do wyboru boxy, które na sam początek przetestujemy i zrecenzujemy na tej grupie, żeby ją tak rozkręcić. I fajnie, i to było wszystko super. Jednak okazało się, że ta współpraca nie będzie do końca polegać na tym, że my co miesiąc, te zwerbowane kilka osób przez agencję, będą dostawać jakieś profity, tylko to miało być tak, że najbardziej aktywne, wtedy jeszcze 10 najbardziej aktywnych użytkowniczek i uczestniczek tego naszego kontigowego czatu będzie nagradzane voucherem do drogerii, żebyśmy mogły sobie zrobić po prostu zakupy takie, jakie chcemy. W zamian za to, że będziemy tam na tej grupie wspominać o tych kosmetykach, będziemy je recenzować, będziemy je polecać, jakaś tam aktywność dodatkowa w social mediach nie była w ogóle wymagana, ja dużo publikowałam, bo ja po prostu lubię takie rzeczy, więc stwierdziłam, że skoro mam już tyle materiałów do tego, żeby wstawiać takie recenzje, no to będę to robić, wykażę się troszeczkę może moją kreatywnością co do zdjęć, podszkolę się trochę z tego, no i fajnie to wszystko wyglądało. Ja przez pierwsze 8 miesięcy w ogóle byłam na pierwszym miejscu, bo mam takiego fioła na punkcie tego recenzowania i testowania i tak dalej, że cały czas coś wstawiałam, cały czas wszystkim pomagałam. Gdy ktoś pisał jakieś zapytanie, to ja zawsze starałam się pomóc na tyle, na ile umiałam. Dziewczyny gdzieś tam bardzo mnie lubiły i ja te dziewczyny też bardzo lubię. To z tej pierwszej puli, które były od samego początku razem ze mną, cudowne dziewczyny. Jednak później marka Contigo zaczęła zmieniać zasady. Najpierw zmieniły zasady się tak, że
nie 10 osób, a 3 najaktywniejsze osoby będą dostawać ten voucher co miesiąc. No i dla mnie to było generalnie luz, bo i tak go dostawałam, bo byłam bardzo aktywna. A faktycznie było tak, że gdzieś tam 5 osób, powiedzmy, było bardzo aktywnych, a pozostałe tam od 6 do 10 dostawały te vouchery na taką samą kwotę, bo to nie tak, że pierwsze miejsce miało wyższy voucher, tylko wszyscy mieli takie same, więc no nieważne to miejsce, bo kasa i tak taka sama. I gdzieś te osoby od 6 do 10 miejsca potrafiły odpisać po prostu na komentarz, czy wstawić jeden post. I to zaczęło być takie niesprawiedliwe, więc Contigo ukróciło to do 3 osób najaktywniejszych. I wtedy też gdzieś tam z dziewczynami byłyśmy bardziej zmotywowane, żeby robić coraz kreatywniejsze rzeczy, żeby właśnie publikować też może recenzje, liczyły się też recenzje opublikowane na stronie Contigo, które gdzieś tam mogłyśmy raportować do dziewczyny nadzorującej to albo poprzez maila, albo po prostu w wiadomości prywatnej na Facebooku, no bo ta dziewczyna cały czas była z nami na grupie. Jednak później zmieniły się znowu zasady i zaczęto wprowadzać tam na grupę Contigo coraz więcej dziewczyn, które i grupa osiągnęła, jak ja odchodziłam, to osiągnęła około 1500 użytkowniczek tej grupy. I dla mnie to już było takie niefajne, bo gdzieś tam ja i tak byłam bardzo aktywna, ale te dziewczyny zaczęły trochę do siebie pyskować. Wiecie, im więcej ludzi jest, tym łatwiej o jakiegoś toksyka, albo o jakiegoś kreta, albo no po prostu o kogoś, kto chce wam spieprzyć dzień, bo mu się tak bardzo nudzi. I zaczęło być już tak troszeczkę niefajnie. My się z tymi dziewczynami, które były od początku, trochę zniechęciłyśmy do tego i Contigo zmieniło zasady. Zmieniło zasady, że teraz jedna osoba, na przykład jak ja dostanę voucher za miesiąc lipiec, to przez następne 3 miesiące nie będę mogła otrzymać voucheru, nawet jeśli będę miała największą ilość recenzji, żeby każdy miał szansę sobie coś przetestować. No i okej, ale ja tam byłam zwerbowana na zasadach współpracy przez maila, a nie na takich samych zasadach jak dziewczyny, które dodawały się po prostu do grupy i były akceptowane, więc tutaj poczułam się już niesprawiedliwie. Niesprawiedliwe było też dla mnie to, że skoro ja wstawiłam 100 recenzji, a ktoś dostał, dodał 3 i on się okazał najbardziej aktywny, to mimo wszystko ja nie dostawałam nic. Robiłam to z dużej pasji, no i cały czas recenzuję te kosmetyki gdzieś tam w pasji, ale bolało mnie to bardzo, że no te korzyści, że to nie jest to, co miało być i to nie jest to, co było na początku. I gdzieś tam napisałam o tym i ta dziewczyna, która właśnie mnie zwerbowała, napisała do mnie maila, że jest im w ogóle bardzo przykro, że ja mam takie zdanie, bo przecież jestem brana do innych kampanii, no i faktycznie ja byłam też werbowana do nagrywania filmików na stronę Contigo i za to też miałam jakieś tam dodatkowe profity, bo dostawałam kosmetyki do recenzji, żeby je później nagrać czy coś, ale nie było to gdzieś płatne pieniężnie, tylko po prostu barterem, jakimś tam wybranym przeze mnie kosmetykiem wtedy. I no ja napisałam właśnie później, odpisałam na maila tej dziewczynie, że no tak, ale to było troszeczkę inaczej, ja z tą i tamtą jesteśmy troszeczkę zasmucone, bo byłyśmy przyjęte tutaj na innych zasadach, a jesteśmy traktowane tak samo jak ludzie, którzy nie wstawiają nic, albo wstawiają niewiele lub po prostu podpisują uśmiechnięte buźki na komentarze i też są liczone do aktywności, bo nikt nie brał pod uwagę tego, jak rzetelna jest recenzja, tylko mogło być napisane polecam ten produkt i wstawione zdjęcie i to była taka sama recenzja jak moja na kilkadziesiąt zdań, kilkanaście tysięcy znaków, gdzie potrafiłam analizować skład i tak dalej. I mówię, że no to jest troszeczkę nie fair. I no temat się urwał, bo dziewczyna bała się chyba konfrontacji i już mi w ogóle na to nie odpisała. Ja napisałam później do Contigo, żeby może zasugerować, że no może zmienimy warunki współpracy, może po prostu będę robić dla Was to, co robię, ale za kasę, jak za normalną sponsorowaną współpracę, bo
I uargumentowałam to nie tak, że no, ja nie będę robić nic, a wy mi płaćcie, ale ja byłam naprawdę jedną z najbardziej aktywnych użytkowniczek tej grupy. Najbardziej pomocną, chętnie też dawałam wskazówki dziewczynom w wiadomościach prywatnych, co mogą zrobić jeszcze, żeby gdzieś tam być zauważonym przez tą dziewczynę z agencji. Tutaj też zaznaczam, że to jest agencja zewnętrzna, więc ja nie chcę tutaj umniejszać Contigo, bo Contigo jest wspaniałą drogerią, ale wtedy spieprzyli totalnie chyba wybór agencji, która zajmuje się tym, moim zdaniem. A samo Contigo uważam za jedną z najlepszych drogerii, w jakich w ogóle kiedyś byłam. I super jest to, że tam można sobie powąchać każdy kosmetyk, nawet balsam do ciała, bo są wystawione testery nawet balsamów do ciała i to jest w ogóle obłęd. I panie zawsze w sklepie, ja we Wrocławiu chodziłam stacjonarnie i raz byłam w Warszawie, i panie są tam bardzo pomocne i takie miłe i w ogóle z taką. No po prostu z taką radością widać, że lubią swoją pracę, więc ja tutaj żadnych pretensji do samej drogerii nie mam, no bo nie mam po co. No, ale została tam później zmieniona dziewczyna i zaczęło się troszeczkę fajniej dziać, bo były robione konkursy, tam ta dziewczyna też angażowała innych do tego, żeby gdzieś tam się udzielać po prostu i żeby to było rzetelne, a nie tylko dwa zdania, albo jedno słowo, albo emotka, co w ogóle jest abstrakcją. I no, troszeczkę i tak mi ten zapał, bo wiecie, niesmak pozostał. Więc już stwierdziłam, że dobra, ja się chyba już przygotowuję psychicznie do tego, żeby się po prostu rozstać z nimi, bo to już zbliżało się koło roku i czarę goryczy przelał dzień, w którym dostałam wiadomość od jednej dziewczyny, która się niedawno co zapisała do grupy i która w ogóle uwielbiała się do mnie przypierdalać o wszystko, napisała do mnie, że no generalnie jakbym jej mogła pomóc, bo ona tak naprawdę to w sumie nie potrzebuje tych kosmetyków, ale chętnie by wygrała ten voucher tam na 200 zł, bo ona by sobie kupiła te kosmetyki i sprzedała. Czajcie? I żebym ja jej pomogła, żeby ona mogła wygrać, bo ona potrzebuje sobie sprzedać te kosmetyki, no bo generalnie ona ma tyle kosmetyków, że w sumie nie potrzebuje nic nowego i te rzeczy, które też gdzieś tam używała i użyła dwa razy, no to też już powystawiała, żeby sprzedać i chciałaby jeszcze. I ja nie wiem, ja nienawidzę tego w niektórych influencerkach. To akurat nie jest influencerka, to była po prostu randomowa typiarka, ale nie lubię tego, jak czasem widzę, że dziewczyny dostają paczki PR, które są świetnymi paczkami PR. Ja w ogóle marzę o czymś takim, żeby coś takiego dostać, bo chętnie bym to przetestowała na sobie, pokazywała wam, pokazywała w mediach, wystawiła recenzję. Tylko problem jest w tym, że jeśli ja widzę wadę, to ja mówię o tej wadzie, no i nie wszystkie marki chcą. Nie wszystkie marki są na tyle odważne, żeby wysłać mi coś i usłyszeć i wiedzieć, że jest prawdopodobieństwo jakieś tam, że coś się u mnie nie sprawdzi i ja o tym powiem. No bo nie jestem z tych osób, które będą gdzieś tam mydlić oczy, bo uważam, że to bez sensu, bo kosmetyki są o tyle szeroką gamą w ogóle do recenzowania, że mi się może coś sprawdzić, a wy mi napiszecie, ale u mnie to była badziewie, u mnie to był bubel. A może być też tak, że ja powiem, że u mnie to był bubel i w ogóle nie polecam, a ktoś z was to kupi i mówi, co ty gadasz, u mnie to się sprawdza cudownie. No i to są właśnie kosmetyki. U każdego z nas sprawdzają się inaczej. No, więc no, ja nie widzę jakiegoś problemu w tym, że powiem, że mi się coś nie sprawdziło, bo przesuszyło mi skórę, bo mnie podrażniło, bo mnie zapchało. To jest zawsze taki punkcik odniesienia dla dziewczyn, które mają na przykład wrażliwą cerę i nie mają tyle kasy, żeby wywalić stówę na krem, który ich zapcha i nie będą mogły go używać. A jak będą miały jakiś znak, że no może to zapchać, a one mają skórę z tendencją do zapychania, no to nie kupią, bo nie będą ryzykować. I tyle. Może kiedyś sobie spróbują kupić próbkę i sprawdzą na sobie, ale nie będą szły w ciemno. A dziewczyny niektóre potrafią właśnie dostać PR, zachwalać go, nawet go nie użyć na sobie i ja go widzę później na Elixie, czy na Allegro, czy na Vinted nawet wystawionego, bo
bo nie potrzebuję i oczywiście jest walnięty kit. Nie jest przyznane że wprost, że to jest paczka PR, tylko no nie potrzebuję, nietrafiony prezent, coś tam, coś tam. I dla mnie to jest tak żenujący poziom. I ktoś chce Ci coś dać, ta marka też płaci za to, w sensie to też ich coś kosztuje. Chcą Ci coś wysłać, żebyś Ty to sprawdziła, sprawdził, a Ty traktujesz ich po prostu jak biznes. To jest dla mnie bardzo słabe zachowanie. No i gdzieś tamta dziewczyna też miała takie podejście i to przelało u mnie czarę goryczy. Ja o tym też nikomu już później nie napisałam, nie chciałam kablować. Mówię, niech sobie radzą, nie mój cyrk, nie moje małpy, jak ja to lubię mówić. I po prostu usunęłam się z tej grupy. Gdzieś tam później, bo była jeszcze sytuacja, gdzie zostałam poproszona przez Contigo o nagranie rolki w zamian oczywiście za voucher do ich drogerii na tam kilkaset złotych, bo Contigo prowadziło taką akcję Contigo Fanka Miesiąca, gdzie można było wygrać 5 stówek za po prostu recenzję. Jak się Contigo spodobała Twoja recenzja, no to Cię nagradzali takim voucherem. I też tam jedna osoba mogła ten voucher otrzymać raz na 3 miesiące. I nagrałam taką rolkę promującą ten konkurs. W zasadzie nie wiem, czy konkurs, czy takie wydarzenie po prostu. I ono miało bardzo duży zasięg. I no wiecie, to było oczywiście oznaczone tak, że oni byli jako współtwórca, posponsorowany, więc oni nie mogli tego promować za kasę. I napisała do mnie dziewczyna, czy mogłabym odblokować te opcje, żeby sobie oni to mogli wypromować, ale w ogóle już nie chciała mi dać nic w zamian. I ja tą rolką i ogólnie moją aktywnością, czy na wizażu, czy w mediach społecznościowych, czy na dresscloudzie, na YouTubie, czy na tej grupie, czy po prostu między koleżankami, bo ja dużo kosmetyków też zamawiałam dla mojej mamy, dla moich znajomych, dla teściowej i gdzieś tam mówiłam zawsze, że to jest z Contigo i moi znajomi mają taką naprawdę ciepłą opinię o tej drogerii, więc wniosłam bardzo dużo i podniosłam troszeczkę im ruch na stronie i zasięgi. I oni chcieli, żebym ja po prostu im umożliwiła opcję promowania tego, ale już nie chcieli mi za to nic dać, więc oni mieliby korzyści z mojej pracy, ale ja już nie miałabym złamanego grosza. Więc to też spowodowało, że ja nawet na tę wiadomość już nie odpisałam, bo zrobiło mi się tak turbo niesmacznie. I po ponad roku, bo ja powiedziałam rok, ale to był ponad rok, po ponad roku stwierdziłam, że kończymy ten cyrk. Ja nie potrzebuję już tych kosmetyków, ja mam tak dużo kosmetyków i też często przychodzą mi jakieś paczki PR, więc ja mam co używać i ja mam się czym dzielić z moją mamą, czy z moją teściową, czy z moją koleżanką, więc wystarczy. Już nie chcę więcej, niech ktoś sobie inny korzysta. A mi został taki niesmak związany z tą drogerią. Także, znaczy z tą drogerią. W zasadzie bardziej z tą marketingową otoczką. No bo tak jak już wcześniej wspomniałam, nie mam zupełnie nic do tej drogerii. Mam bardzo ciepłe myśli o nich i z pewnością jeszcze jak będę chciała sobie coś kupić, to odwiedzę stacjonarnie. Ale współpraca z nimi jest już mi nie w głowie. I wiem, że dziewczyny, które były od początku tam razem ze mną, też już się z tego wycofały, bo stwierdziły, że 150 zmian zasad w trakcie gry, no to nie jest za bardzo fair. Bo gdzieś tam, jeśli macie spisaną umowę, a ja mam mnóstwo umów spisanych z Contigo, bo do wszystkiego były, do każdej osobnej kampanii były umowy, no to nie zmieniasz sobie nagle, nie podając żadnego aneksu, tylko a nie, wiesz, będzie jeszcze jednak inaczej. No ale podpisałaś, no ale podpisała mnie to, no ale co mnie to obchodzi? To nie jest już fair. Więc tak wyglądała moja przygoda ze współpracą z drogerią Contigo. Jeśli Wam się podobało, to będę wdzięczna za wszystkie kciuki w górę i za komentarze i może możecie się ze mną podzielić, co Wy o tym myślicie. Ja Wam drogerię podlinkuję, chociaż no umiecie sobie wpisać Contigo, ale ja Wam podlinkuję, bo ja bardzo lubię. Jeśli chcecie sobie coś kupić, to ja polecam bardzo Biolove,
które jest ze mną w każdym denku i w ogóle w każdym jakimś większym holu zakupowym. Bardzo Wam polecam Poma Grace, bardzo Wam polecam Vegae. To są marki, które są aktualnie dostępne chyba tylko na stronie Contigo i warto dla takich cudeńek, bo to są naprawdę cudeńka, zajrzeć na tę stronę i sobie coś sprezentować. Ja nawet wstawiałam post na bloga dotyczący prezentów, jakie możecie kupić bliskim właśnie z drogerii Contigo, więc też Wam podlinkuję i może się czymś jeszcze zainspirujecie. Tak na ostatnią chwilę to lepiej by było kupować stacjonarnie, chociaż Contigo bardzo szybko wysyła przesyłki, bo jak ja zamawiałam coś do godziny tej 10, 11, maksymalnie do 12, to na drugi dzień już miałam paczkę pod drzwiami. Ale no wiecie, w tym okresie przedświątecznym, to jeśli macie Contigo stacjonarnie, to tam sobie zajrzyjcie, bo naprawdę można zrobić komuś fajny prezent tymi produktami. A tymczasem co? Żegnam się z Wami, w opisie linki do społecznościówek i tak dalej. I do następnego. Pa, pa!